Olek, my się dzisiaj znajdujemy na takim premierowym, zerowym odcinku nowego programu śniadaniowego Halo, tu Polsat. No i ty w nim właśnie pełnisz bardzo zaszczytną rolę, bo będziesz opowiadał o show biznesie. Jak ci tu w tym Polsacie? Bardzo dobrze. Pierwsze koty za płoty. Mój taki chrzest bojowy w Polsacie nastąpił w trakcie festiwalu Piękna, to był początek lipca, kiedy pierwszy raz pojawiłem się pod logo Polsatu. Nigdy się nie spodziewałem, że znajdę się w takich okolicznościach, w takim miejscu, co jest dla mnie bardzo nobilitujące. Jest to dla mnie ogromna radość. Więc już od tego lipca, od tego festiwalu Piękna, zdążyłem się tak trochę oswoić, tak trochę już tu tak osiadłem. Chociażby poprzez intensywną pracę na planie programu Twoja twarz brzmi znajomo. Program Halo tu Polsat to jest materia, która jest mi bardzo dobrze znana przez to, że przez minione lata byłem związany i to bardzo mocno z programem porannym. Więc czuję się, choć nie lubię tego określenia, bo ono jest dla mnie zawsze jakieś takie nazbyt patetyczne, takie trochę rzewne, ale czuję się jak w domu. Ale to za sprawą nie tylko scenografii, czy po prostu firmy, z którą teraz współpracuję, mowa o Polsacie, jest mi tu bardzo dobrze, tylko po prostu za sprawą ludzi, którzy tworzą tę domową atmosferę. Tak bardzo mnie tu fajnie przyjęli, tak po kumpelsku, tak po koleżeńsku, tak po prostu po ludzku, że nigdy sobie tego nie zapomnę. Już kiedyś w jednym z wywiadów wspomniałem, że jestem przewdzięczny za to, jak przyjął mnie Krzysiu Ibisz, którego teraz obserwuję zza Twojego ramienia, który też udziela wywiadu, Agnieszka Chyży, Ilona Krawczyńska, jak Maciek Grok, Kasia Cichopek i Maciek Kurzajewski, chociaż ja mówię, że to moi kumple z ogólniaka, więc właściwie razem wkroczyliśmy w te nowe szkolne mury i zasiedliśmy przy nowej szkolnej ławie. To jest coś niesamowitego, bo ja nie spodziewałem się parę lat wstecz, że znajdę się po słonecznej stronie. Jest mi z tym fantastycznie. Czyli ta atmosfera to nie jest tylko na potrzeby ekranu wykreowana, że ona taka piękna, radosna, ale wy faktycznie poza kamerami darzycie się sympatią. Tak, bo to są naprawdę fajni ludzie, tak po prostu. Ja zawsze lubię te pytania, czy coś podgrywam przed kamerą, czy jestem w 100% sobą. I choćbym teraz po stokroć niczym afirmację czy jakąś mantrę powtórzył, że tak, że ja jestem w 100% sobą, a uwielbiam ludzi, lubię ich poznawać, lubię z nimi gadać, to być może ktoś mi nie uwierzy, ale zaufaj mi, że ludzie tu pracujący tworzą tak wspaniałą atmosferę, że mam nadzieję, ba, jestem tego pewien, że to się będzie przebijało przez szklane oko kamery. Naprawdę. Czyli nudy z typy nie będzie. Nie ma takiej możliwości. My przyszliśmy się przede wszystkim dobrze bawić, a przy okazji tworzymy telewizję. I mam nadzieję, że dobrze nam to wyjdzie, bo tak się zapowiada. Oby tak wyszło faktycznie. Premiera już niebawem, pod koniec sierpnia tak naprawdę. Ale powiedz, jaka twoja właśnie rola będzie w tym programie? Ja będę pełnił rolę reportera. Będę zajmować się szeroko rozumianym show biznesem. Tylko kiedy rozmawialiśmy na ten temat, jakby można było to zrobić, to mieliśmy jeden cel, żeby to zrobić tak, jak do tej pory tego nie robiono. Więc stwierdziliśmy, że wzbijemy się na wyżyny, nie będziemy spoglądać na niziny i będziemy kombinować, jak zachęcić naszego widza, żeby spojrzał na ten showbiz zupełnie inaczej. Być może słodko-gorzko, ponieważ mam takie wrażenie, że ten showbiznes zazwyczaj jest przedstawiany jako recytacja po prostu newsów, tego co na Kozaczku i serwisie XYZ. A to nie o to chodzi. Chcemy pokazać prawdziwy świat showbiznesu, jak on wygląda, że nie zawsze jest taki barwny i kolorowy, chociażby jak nasza scenografia, ale też zajrzeć z naszą kamerą tam, gdzie zazwyczaj nie udaje się jej przemycić. Ja dzisiaj tak trochę enigmatycznie powiedziałem na naszej konferencji, co będzie pierwszym punktem na mapie naszych planów. Nadal muszę pozostawić pewien taki suspens telewizyjny i budować trochę te tajemnice, ponieważ nie chciałbym zepsuć niespodzianki, ale daję gwarant, że zrobimy coś, czego do tej pory w programie porannym nie było. Będziemy w tak ważnym dniu przy tak cenionych osobowościach znanych z mediów, przy tak intymnej i ważnej dla nich chwili, że no to będzie coś, czego w programie porannym na pewno jeszcze nie było. Zdradziłeś właśnie podczas tej konferencji, że zajrzysz na kobierzec ślubny, czyli tak. będzie po prostu jakiś ślub pokazany w waszym programie sławnych osób. Tylko pytanie właśnie, czy z Polski, czy z zagranicy? I tu muszę postawić kropkę albo przecinek, bo kropka nastąpi, kiedy wyemitujemy jakiś materiał. W każdym razie muszę niestety postawić przecinek, choć ja naprawdę lubię gadać, wiesz, że ja bym ci wszystko teraz powiedział. Mówiąc tak trochę kolokwialnie, z chęcią bym się wysprzęglił, ale nie mogę tego zrobić, no bo
po pierwsze jesteśmy w trakcie ustaleń, druga sprawa, no zepsułbym niespodziankę, a nie chcę tego robić. No to bardzo czekam na ten ślubny materiał. Może słuchaj, jeszcze jakieś powołanie w tym dostrzeżesz i będziesz za chwilę ekspertem od ślubów, a nie tylko od show biznesu. Słuchaj, jeśli dajesz mi taką możliwość, wcześniej w ogóle nie miałem tej przegrody w głowie uruchomionej, że mógłbym coś takiego robić. Spoko, przemyślę to i nie ukrywam, że bardzo mnie interesuje ta nisza. Śluby w telewizji. Żebym ja się tym zajął. Widzisz, jakie to jest ciekawe? Człowiek cały czas poszerza swoje horyzonty. Przychodzę na konferencję, spotykam kumpla z Kozaczka, który podsuwa mi taki pomysł. To jest naprawdę niezłe. Może po prostu wszyscy znani i powszechnie lubiani będą chcieli brać ślub przed naszymi kamerami. Ja rezerwuję ten temat. Od razu ci to mówię, a później będę mógł ci przekazywać informacje, jak poszło i będziesz miał je z pierwszej ręki. Ale to wiesz, no nie tylko sławni, ale też można zrobić ślub nieznanym Polakom i zobaczyć, jak oni się cieszą właśnie, że mają wyemitowany ślub w telewizji, w Polsacie. Ty uważaj, bo za chwilę ktoś to usłyszy i zaprosi cię tu na rozmowę. A nie wiem, no myślę, że jest ci dobrze też w Kozaczku, chociaż pamiętaj, masz dobre pomysły. Bardzo mi się to podoba. Jak się wyłączy nasza kamera, a raczej twoja, to jeszcze musisz mi podsunąć kilka pomysłów, bo są naprawdę niebanalne, nieoczywiste i fajne. Być może coś z tego wykorzystam i przemycę w naszym programie. A powiedz mi, Olek, jak wyglądał casting właśnie do tego programu śniadaniowego? Wiesz co, ciężko jest mi odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądał casting, bo takiego swoistego castingu, jaki mamy w swoich wyobrażeniach, nie było. To nie było tak, że przyszedłem, przedstawiłem się, dzień dobry, nazywam się Olek Sikora, mam takie i takie doświadczenie, tyle i tyle lat, chciałbym robić to i to. Takiego castingu nie było. Po prostu producentka programu, Luisa Zając, zadzwoniła do mnie pewnego dnia z propozycją spotkania się, w związku z tym, że organizują in-house'owy projekt, czyli wewnętrzny, bo jest to coś, co nie jest tak oczywiste. Polsat bardzo często korzystał z zasobów firm zewnętrznych do produkcji wielu formatów, które po prostu były na licencji i są na licencji. Ten program jest w 100% od A do Z, co do J, wyprodukowany przez Polsat. Wszystko jest tutaj z ramienia Polsatu, łącznie z grafiką, łącznie z czołówką programu i z ludźmi też z Polsatu, już jak się okazuje. Ja też jestem z Polsatu, podkreślam. Castingu takiego nie było, po prostu spotkaliśmy się, porozmawialiśmy na to, jak zapatrujemy się, w sensie porozmawialiśmy, jak zapatrujemy się na naszą współpracę, dogadaliśmy się. Podobają nam się plany, które mamy na przyszłość związane z programem Halo tu Polsat i dzięki temu możemy teraz rozmawiać o tym na konferencji na śniadaniu prasowym tego programu. Czyli po prostu pojawiła się propozycja od władz. Dokładnie tak. A konkurencji naprawdę żadnej nie miałeś? Konkurencji, w sensie, że jeszcze tu się pojawił jakiś inny chłopak, rzutki chłopak, który nagle też tak się garnął do roboty. Tego nie wiem, bo mi nie zdradzono. Wolę nie dopytywać, żeby się nie oblać rumieńcem zazdrości, więc szczerze powiedziawszy nie wiem. Wolę się nie rozglądać na boki, a skupić się na własnej robocie, bo wiesz jak to jest. Zawsze w telewizji jest ktoś, kto może cię zastąpić i prawda jest taka, że w mediach, odnoszę takie wrażenie, nie ma ludzi niezastąpionych. Ja mam tego świadomość, mam też świadomość swojego warsztatu, podziwiam moich kolegów i koleżanki po fachu, ale telewizja rządzi się własnymi prawami. Nie ma ludzi, których nie da się zastąpić. Owszem, są legendy, które są już zespojone z telewizją, z jakimś programem. Owszem, tak, są twarzą jakiegoś formatu, ale to nie jest tak, że wypełniają potrzeby wszystkich widzów. Nie da się tego zrobić. Nie ma takich ludzi. Nie ma ludzi niezastąpionych. Są ludzie wyjątkowi, ale nie niezastąpieni. Więc no, cieszę się, że padła taka propozycja. To też dla mnie ogromna nobilitacja, nie ukrywam, ponieważ ja przez minionych lat kilka, kiedy pracowałem w innym miejscu, nie zdawałem sobie sprawy, zupełnie poważnie ci mówię, że ktoś śledzi i uważnie słucha to, co robię i jak pracuję. A tu się okazuje, że moja ciężka praca zaprocentowała, że ktoś mnie bacznie obserwował, przysłuchiwał się temu, co miałem do powiedzenia i dzięki temu dzisiaj spotykamy się w Polsacie, co jest bardzo miłe. Ale czy ty, Olek, nie masz takiego poczucia, że jednak powinieneś się sprawdzić jako prowadzący, bo przez wiele lat prowadziłeś inny program śniadaniowy, no i teraz tylko reporterka? Wiesz co, nie podchodzę tak do tego. Gdyby to była tylko reporterka, to pewnie bym się nie podjął tego zadania, ponieważ czułbym brak satysfakcji zawodowej. To jest też coś, co można ugryźć na swój sposób. Ja powiedziałem, że nie chcę robić, tak jak nazwałeś to, reporterki w cudzysłowie
i podałem kilka przykładów takiej, jakiej bym nie czuł, nie widziałbym się w tej roli. Chcę robić coś, czego do tej pory jeszcze nie zrobiłem. To naprawdę będą wyjątkowe przedsięwzięcia, w których będę brał udział. Szykują się bardzo ciekawe wyjazdy zagraniczne, ciekawe wydarzenia, których nie miałem do tej pory przyjemności relacjonować. Bycie częścią właśnie takiej, a nie innej figury mojej współpracy z programem Halo tu Polsat, to nie jest dla mnie coś, co mnie nie satysfakcjonuje, co nie daje mi tej nowej energii, wręcz przeciwnie. Oczywiście chciałbym prowadzić, nie będę ściemniać, to jest jakaś głupota, gdybym powiedział nie, absolutnie nie jestem zainteresowany tą formą współpracy z programem Halo tu Polsat. Nie lubię ściemy. Oczywiście, że tak, ale ja naprawdę się teraz realizuję. Mam też świetną okazję, by zaprezentować się naszym widzom w takim wydaniu, w jakim jeszcze być może nie mieli okazji mnie poznać i ja nie miałem przyjemności im pokazać się z tej strony, o której nawet nie marzyłem wcześniej. Mowa oczywiście też o programie Twoja twarz brzmi znajomo. To jest tak nowa materia, tak nowa planeta, tak nowy kontynent, który teraz tak naprawdę poznaję i przemierzam wzdłuż i wszerz, że cieszę się, że mogę się też tak wykazać. Nikt nie kojarzy mnie w ogóle ze śpiewaniem, bo ja jestem wokalistą naturszczykiem, amatorem. A że ja teraz mogę zaśpiewać na antenie ogólnopolskiej telewizji i jeszcze wykazać się jakkolwiek aktorsko, a nie jestem aktorem, to jest dopiero dla mnie wielka przygoda. Mogę też poznać się z widzami na zupełnie nowej płaszczyźnie, ponieważ do tej pory to ja zadawałem pytania, do tej pory to ja byłem, jak niektórzy czasem mnie nazywają, panem z telewizji, chociaż bardzo nie lubię, kiedy jestem z kimś na per pan, panem z telewizji, który po prostu stał i musiał odbębnić w cudzysłowie konferansjerkę, zapowiedzieć jakiegoś artystę, poprowadzić program. A teraz kamery programu Twoja twarz brzmi znajomo mogą podglądać mnie w takich momentach życia, w których do tej pory nikt nie widział mnie ani przed obiektywem kamery telewizyjnej, ani przed obiektywem kamery w telefonie, ponieważ ja sam jakoś tak ochoczo nie relacjonuję swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych. Po prostu bardzo nie lubię tego robić, nie czuję tego. Być może jestem po prostu dzieckiem lat 90., które nie nadąża za tym, co dzieje się obecnie w mediach społecznościowych i tak dalej. Mam TikToka, nie wrzuciłem nic do tej pory na niego, bo po prostu tego nie czuję. Więc cieszę się, że przede mną takie nowe wyzwania. Mamy też świetne plany jeszcze z Polsatem na kilka bardzo fajnych imprez, które też będę miał przyjemność poprowadzić. W jednej z nich mogłem się sprawdzić wcześniej w innej stacji. Teraz zrobimy to z Polsatem, więc nie czuję się w żaden sposób jakkolwiek niedoceniony, bo tak trochę zrozumiałem też to pytanie, że to tylko reporterka, wiesz, do tej pory prowadziłeś inny program poranny, to teraz być może jest to dla ciebie za mało. Absolutnie nie. I to też nie jest jakaś taka odpowiedź, która ma tutaj nawinąć ci makaron na uszy, wiesz, że ja mam teraz tutaj po prostu rozpylić kolorowy pył i mam zakłamywać rzeczywistość. Absolutnie tak nie jest. Nie jest, czuję się naprawdę w pełni usatysfakcjonowany. Czyli nie czujesz się w żaden sposób zdegradowany? Nie, w żadnym wypadku, absolutnie. Trzeba docenić po prostu to, co ma się, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. A też bądźmy szczerzy, ale pracując w poprzedniej telewizji, no nie miałeś okazji i szansy wykazać się na przykład wokalnie, a tutaj proszę bardzo, nie dość, że program śniadaniowy, to jeszcze występ Twoja twarz brzmi znajomo i widzowie będą mogli w końcu zobaczyć i docenić Twój talent wokalny. No czy talent, to się okaże, to jest już właśnie coś, co muszę poddać ocenie widzów i jurorów, którzy to robią regularnie na zdjęciach do programu Twoja twarz brzmi znajomo. Moja obecność w Polsacie to jest coś, co pozwala mi tak naprawdę rozwinąć skrzydła. Ja właśnie ich w tym momencie nie zwijam, pełniąc taką, a nie inną rolę w programie Halo tu Polsat, bo pamiętajmy, że jest to jeden z projektów, które obecnie realizuję i które mam w planach. Tak naprawdę, gdybym był cały czas w miejscu, chociażby tym, które odwiedzałem regularnie jeszcze w minionym czasie, to być może doszedłbym do jakiegoś szklanego sufitu i nie mógłbym już go przebić, bo zrobiłem naprawdę wiele. Poprowadziłem wiele programów rozrywkowych, wiele koncertów, wiele naprawdę wyjątkowych wydarzeń, ale to już zrobiłem. Czas na zmiany, one właśnie teraz następują. Czuję w związku z tym trochę adrenaliny też, bo sam nie wiem, jak to będzie, ale to, co najważniejsze, że robię to w zgodzie ze sobą, jestem przeszczęśliwy. Olek, dużo się u ciebie bardzo dzieje teraz, ale był taki moment, że miałeś tą przerwę. Czy ty tęskniłeś właśnie za telewizją? Oczywiście, że tak. Ja potrzebowałem przerwy,
i nie miałem w ogóle świadomości, jak bardzo potrzebowałem tej chwili oddechu. Zostałem do tej chwili oddechu, delikatnie mówiąc, trochę przymuszony, natomiast to, co najważniejsze, uświadomiłem sobie, że trzeba wcisnąć ten hamulec zawodowy w pewnym momencie. Ja byłem w tak potężnym wirze pracy, że zapomniałem o tym, że trzeba w życiu zachować balans. I że nie można wszystkiego jeść zawodowo, ale prywatnie także chochlą. Trzeba naprawdę jeść małą łyżeczką. I ja w tym czasie odpocząłem. Postawiłem właśnie na rozwój osobisty, jakkolwiek by to nie brzmiało. Nie chciałbym tutaj zagłębiać się dokładnie w arkana rozwoju osobistego, bo to brzmi jak jakieś treści coachingowe, a bardzo ich nie lubię. Źle się czuję, kiedy mówię ludziom, jak mają żyć, bo ludzie doskonale wiedzą, jak mają żyć. Ja mogę tylko po prostu zdobić jakąś wiedzą, jakąś ciekawostką ich życie, kiedy włączą sobie telewizję i wybiorą chociażby Polsat. Natomiast to, co najważniejsze, ja cały czas w głowie miałem, że muszę jak najszybciej wrócić do regularnego kontaktu z widzami, bo bardzo mi tego brakowało. Ja nie wyhamowałem zawodowo w 100% z tego względu, że mam inne zobowiązania zawodowe, mam inne płaszczyzny, na których się realizuję, o których nie opowiadam na co dzień, więc ja byłem cały czas aktywny zawodowo, ale na chwilę wyciszyłem się, jeśli chodzi o media, o telewizję. I bardzo potrzebowałem tej przerwy, ponieważ skupiłem się na życiu po prostu i na rzeczach bardzo przyjemnych. Pojechałem po prostu tak po ludzku na wakacje i dzięki temu nabrałem nowych sił, nowej energii, z którą właśnie teraz wracam. Ale też takiego spokoju, wiesz, ponieważ ja odnoszę wrażenie, że byłem w takim potężnym właśnie pędzie, o którym ci wcześniej wspomniałem, i jak człowiek tak pędzi, to nie zauważa tego, co naprawdę w życiu jest ważne. Praca jest bardzo ważna, ale jednak zawsze jest dodatkiem do życia, a nie sposobem na życie, bo poza pracą jest jeszcze dużo innych fajniejszych rzeczy, które można robić. A praca bardzo fajnie tak balansuje twój życiorys. Jeśli lubisz to, co robisz, to jesteś też bardziej wydajny i fajny w życiu poza tym, co robisz zawodowo. Więc ja myślę, że doszedłem do tego punktu, że wiem doskonale, jak to wyważyć. Ja tak uważam, że ty jesteś w ogóle takim pracusiem i ty ciebie... Chyba za bardzo. Dlatego piję tę kawę, bo właśnie wracam z pracy. Przepraszam, że dzisiaj jestem taki delikatnie mówiąc niedospany, z tego względu, że właśnie do bardzo późnych godzin nocnych wczoraj pracowałem na drugim końcu Polski i dziś przyjechałem tutaj specjalnie na tę konferencję, dlatego raczę się kawą. Nigdy tego nie robię w trakcie wywiadu, ale właśnie staram się jeszcze uzupełnić pokłady jakiejś brakującej energii. To ja zadam w takim razie pytanie, bo pracując właśnie w Telewizji Polskiej, tak byłeś w ciągłym pędzie. Mam wrażenie, że na 200% ciągle się angażowałeś w różne programy. No i w pewnym momencie ci powiedziano stop, dziękujemy za współpracę. I jakie emocje wtedy w tobie, jako takim osobie, która się na maksa angażuje w pracę, drzemią, kiedy no, nie chcą z tobą przedłużyć umowy? Chcesz zapytać mnie o to, jak przeżyłem moje odejście z Telewizji Polskiej. Wiesz co, to były pierwsze 3 dni, które musiałem spędzić w tak zwanej żałobie. Mianowicie po prostu przywiązałem się do ludzi, z którymi pracowałem bardzo. Do dziś mam z nimi świetny kontakt, więc nic tak złego jednak, jeśli chodzi o taki wymiar towarzyski, się nie wydarzyło. Natomiast później doszedłem do wniosku, że kompletnie nie mam powodów do zmartwień, bo a. jestem zdrowy, b. chce mi się. Kolejna kwestia. Wiedziałem, że po każdej burzy zawsze wychodzi słońce. I w tym przypadku dosłownie i w przenośni to słońce się pojawiło na moim horyzoncie, czyli Telewizja Polsat. Więc to nie był jakiś długi smutek, wręcz przeciwnie. Teraz po prostu czuję, że jestem w najlepszym położeniu, w jakim mogłem się tylko znaleźć. Pracuję z gigantem. Polsat, nie ukrywajmy, jest naprawdę solidnym graczem na rynku telewizyjnym. Uważam, że rozdaje karty, jeśli chodzi o wyznaczanie trendów telewizyjnych. Wystarczy spojrzeć na to chociażby, jak wygląda nasze studio. Jesteśmy na naprawdę wysokim poziomie, żeby nie powiedzieć najwyższym, więc uważam, że wszystko dzieje się po coś i to, co się wydarzyło, to jest tylko piękny przystanek na mojej drodze zawodowej i chciałbym na nim spędzić jak najdłuższą chwilę, bo ja wiążę, nie ukrywam, wiążę swoją przyszłość właśnie z Polsatem.
Bardzo dobrze, słuchaj, będziesz tu jak Krzysztof Ibisz, ponad 20 lat. No pamiętaj, że Krzysztof jest ode mnie odrobinę młodszy, więc no, nie mogę go doścignąć. Poza tym Krzysztof jest jedyny i niezastąpiony. Ja mogę tylko po prostu pracować jakoś na swoje nazwisko, ale mogę też patrzeć na Krzysztofa i czerpać od niego to, co najlepsze. A zdarza ci się na przykład czasami zerknąć jeszcze na Telewizję Polską i Pytanie na Śniadanie, zobaczyć co tam, jakie zmiany tam zaszły w studiu, jakie są nowi prowadzący, jak oni sobie radzą? Oczywiście, że tak, ponieważ ja jestem zawodowo bardzo świadomy, zawsze śledziłem konkurencję. Niezależnie od tego, gdzie pracuję, zawsze podglądam innych. Innych mam na myśli inne telewizje. Muszę wiedzieć, co dzieje się na rynku, muszę być na bieżąco. Muszę też patrzeć na to, co być może jest dla mnie jakąś inspiracją, jakąś dobrą wskazówką. Muszę też wyciągać wnioski, co mi się nie podoba, bo to buduje mnie zawodowo, tak jak powiedziałem wcześniej, więc to jest bardzo ważne. Oczywiście, że podglądam konkurencję i nie jest to żadne zakazane zdanie. Patrzę, co się dzieje w TVP, patrzę, co się dzieje w TVN-ie i dzięki temu mogę być tylko lepszym w Polsacie. A co ci się tam nie podoba na przykład w tym TVP obecnie? Wiesz co, nie chciałbym mówić, co mi się nie podoba, ponieważ ja mam taki charakter bezkonfliktowy, a jakakolwiek wypowiedź na temat tego, co mi się nie podoba w TVP czy w TVN-ie od razu, byłaby sklasyfikowana jako pójście na, nie wiem, tak trochę na rympał, na jakąś w cudzysłowie wojnę, gierkę słowną z kolegami, koleżankami po fachu, którzy tworzą inną telewizję. Każdy niech się realizuje i robi to, co do niego należy. Jeśli ktoś jest szczęśliwy w TVP, niech tam jest. Jeśli ktoś jest szczęśliwy w TVN-ie, też niech zasila szeregi telewizji zwiertniczej. Mnie jest dobrze w Polsacie. Życzę wszystkim powodzenia, życzę wszystkim sukcesów. Życzyłbym sobie, żeby każda telewizja oglądała się na jak najwyższym poziomie, żeby miała swoich wiernych widzów. Ja nie mam w sobie krzty takiej zazdrości, zawiści. Nie lubię konkurencji, lubię zdrową rywalizację i mam nadzieję, że z programem Halo tu Polsat pokażemy, jak powinna wyglądać prawdziwa, dobra telewizja poranna, telewizja śniadaniowa, chociaż nie lubię tego określenia. Olek, ty do końca zachowujesz klasę. To jest naprawdę niebywałe w tym świecie telewizyjnym, bo zdarzają się przecież różnego rodzaju potyczki słowne pomiędzy dziennikarzami, aktorami i tak dalej, ale ty mimo wszystko klasa do samego końca. To jest niezwykłe. Bardzo ci dziękuję. Ja nie lubię, wiesz co, być materiałem, który może tworzyć clickbaitowe nagłówki. Ja wiem, że to jest bardzo ważne, chociażby z punktu, z perspektywy twojej pracy, bo ja wiem, jakie dzisiaj treści są oglądane, jakie treści najchętniej są słuchane przez odbiorców w internecie, czy chociażby w telewizji. Jesteśmy w takich czasach trochę agresywnych mediów. Dzisiaj buduje nazwisko ten, który coś powie na kolegę czy koleżankę. Ja tego nigdy nie zrobię. Po prostu nie chciałbym nigdy wchodzić w żadną polemikę. Nie chciałbym nigdy być zmuszonym do tego, że muszę się bronić słownie przed atakiem kogoś. Do tej pory nikt mnie nie atakował i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, ponieważ nie mam sił i nie mam ochoty na to, żeby się z kimś przepychać. Jest to po prostu niesmaczne. Nigdy nie byłem człowiekiem konfliktowym. W szkole nie miałem nigdy wrogów. Raczej z każdym trzymałem sztamę i mam nadzieję, że w życiu zawodowym tak będę robić do ostatniego dnia, którego przepracuję. Czyli po prostu dramy ci są obce i wcale nie chcesz budować swojego wizerunku na skandalach, aferach. Nie cierpię dram, naprawdę nie cierpię dram, dlatego podoba mi się, jak nieraz właśnie ktoś pyta kogoś, o, a jakie masz zdanie na temat koleżanki Iksińskiej, kiedy powiedziała coś na temat koleżanki Y? Po co w to wchodzić? To po prostu tylko później jest efekt domina, a poza tym agresja rodzi agresję, również tę słowną, więc ja się w to kompletnie nie bawię.